mamy ochotę przyspieszać, przyspieszać tempo procesów przyrodniczych. I no, jeśli chronimy jakiś kawałek gruntu, który nie tak do końca jest taki, jakbyśmy chcieli, no to trzeba szybciej coś tam wyciąć, coś przerzedzić, coś dosadzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ochrona bierna wymaga cierpliwości i to nie zawsze wszyscy rozumieją, że okres rozwoju takiego lasu tak naprawdę to jest nie 120 lat, tak jak to się przyjmuje w gospodarce leśnej w pewności, tylko 300 lat, a czasem więcej. No i to przeświadczenie, że my wiemy lepiej, które też dominuje często w środowiskach ochroniarskich. Istotną rolę w tym, że mamy problemy z jakimkolwiek wdrożeniem często ochrony biernej, odbywają różnego rodzaju gusła i zabobony, tak trzeba by je określić. A więc no, choćby to też w środowisku leśnym dominuje, że przyroda nie poradzi sobie bez człowieka, że las nie wyrośnie bez leśnika, rzeka nie popłynie, jeśli się jej nie udrożni, że się populacja zwierzyny łownej zdegeneruje bez pomocy myśliwych itd. itd. Myślę, z tych hasełek tutaj śmiejemy, aczkolwiek trochę gorzko, natomiast no, w środowiskach, w których one obowiązują, są one traktowane zupełnie poważnie i są one powszechnie uznawane jako obowiązujące.